trzecia minuta. Borutas GS Polonia Piotrków 0-2. Pan Paweł Marec rozpoczął drugą połowę 30 chwili kolejki czwartej ligi Betis, czwartej ligi grupy łódzkiej pomiędzy PS Warta Białowską i Włókniarzem Żwery. Wynik 4-1 dla Warty Białowską. To już przyzwyczajenie, wiesz? W drużynie gości nastąpiła zmiana, wojsko opuścił zawodnik numerem 2, Chiemieński Fabian, jego miejsce zajął Klich Cezary numer 4. Dobrze, 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 dob
Zelów. Zelów, przepraszam. Zelów. No, prowadzi Działoszyn 3-1. No, kończy się i zaczynała się pierwsza połowa. Druga połowa. No, ale jeszcze jest cała połowa. Ładnie. Zelów. Zelów. Zelów, tak? A ja kurwa sam przyszedł, że... A to na Zelów, tak? Zmiana w drużynie Warty Działoszyn. Z wojska schodzi do wyca bramki Peter Sobera, numer 18. Jego miejsce na placu gry zajął Michał Piruk. Michał Piruk, numer 14. Załatwo! Brawo, Świnie! Brawo, Świnie!
Teraz wynik spokojny. 5-1 to już jest ładnie. 4-1, nie? 5. 5-1? Do przerwy 4, czyli ten. Przed samym gwizdkiem zdobyli na 4. Kurwa, jak ja oddam. Ja tam tym też powiedział, że 3-1. Ile jest? 6-1. Mamy Fiotą bramkę dla Walki Gioszu, kobiecą bramkę Radosław Drozdek, numer 16, prawo rada. Strona, 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 strona
zmiana wyników w Zgierzu. Polonia prowadzi 1-2. Tutaj komunikuje ten Zgierz i podepiło. Panie Janie! Panie Janie! Zmiana w drużynie Warty Białoszy. Wojciech opuszcza Krzysztof Kukulski, 11. Dziękuję mu za grę. Jego miejsce na placu gry zajmie Przemysław Graliński. Przemysław Graliński, numer 7. Zakończyło się spotkanie w Zgierzu, Moryka Zgierz uległa Polonii Piotrków 1-2. A we wcześniejszym meczu Łódzki Klub Sportowy zremisował w Rokowicie Przyleju 0-0. Nie wszedł na giełę, zobacz po piłkę.
Już w tej chwili możemy powiedzieć, że Warta zachowała byt czwartoligowy i w następnym sezonie wystąpił nadal w czwartej lidze. Żółtą kartką napomniany zawodnik z numerem 8, Dolot Andrzej. I mamy Żukara. Pewnym wykonawcą rzutu karnego Krystian Nagiel, numer 17. Mamy szóstą bramkę. Mamy zmianę w drużynie Warty Białoszyn, wojsko opuszcza Emil Gleń, numer 3. Jego miejsce na placu gry zajmuje Wilkoszewski Bartosz, numer 10. Dwie zmiany w drużynie Warty Białoszyn. Wojsko opuścił Bartłomiej Madej oraz Krystian Nagiel. I miejsca na boku zajęli Wincław Piotr. Oraz Paweł Drągoszko. Piotr Wincławik. Numer 19. Numer 8 Paweł Drągoszko. Ale to co? Oba kłopcy.
Kolejna zmiana w drużynie Warty Białoszyn, wojsko opuścili. Mateusz Boras numer 2, jego miejsce na placu gry zajął Maciej Niedźwiedziew. Mamy kolejną bramkę, dowódcą bramką Iruk Michał. No!
udało się wykonać plan. Nie wiem. Co to? Z Michałem, rozmawiałeś coś tam? Jako nie, składkę. Michał, no wiem, ale taką mówi składkę, nie wiem, na te dzieci będzie coś, jakoś poszukiwać, jakoś coś. No. Dobrze. Chciałem, że coś mnie przekupi. Już się nie do odwrócić. Byś ostatnią Byś był ostatnią osobą chyba, którą ten, którą bym próbował. Zmiana w bramce w drużynie Warty Działoszyn. Wojsko opuszcza Kacper Tanek. Jego miejsce zajmie Mateusz Kamiński. Nie liczył. Liczył, nie bój się. A co, oglądasz mecz na żywo? Ja piszę i... No coś tam krzyczał trener, że liczy. Już chyba nawet nie ma nikogo, kto by mógł grać. Co? No to już nie wejdzie. Już się pakuje. No widziałeś, to teraz musi być ten, jako przed każdym taki dobry prognostyk. No, dałem twojemu tacie kasę, to ten, niech tam coś robią w razie. No, dobra, na spokojnie.
Papier właśnie mnie poprosił, żeby nagrywać i trener sam tam wyobraża. Dobra, myślę, no to... Nie, no już raczej nie tak. Dobra, baję. Siedem zmian zrobił już, żeby nie odjebał jak jeszcze. Mamy wyszłą bramkę dla Warto Białoszy. Zdobywcą bramką Michał Kiruk, numer 14. Jest to jego druga bramka w tym meczu. Jako smaczki dodaję fakt, iż dzisiejsze zawody poprowadził sędzia Ekstraklasy pan Paweł Malec. W dzisiejszym spotkaniu z powodu kontuzji nie wystąpił Cezary Stefańczyk. Jest grany.
Arbiter główny tego spotkania, pan Paweł Malec, zakończył.